ما ماشي. جناناتمیراندسیاجنگنسلکایام رکسوس ملیتام جینا تزمای شی گروی نمها شی چیتانی منویستم شپیتام جینا بوتلی شوایام اوپا کدام آیار داتی سوا پرانتیکم بندهم شی گرو شی یتا برکملان شی گرو وایشنوامشا Shri Rupam Sagrajatam Saganaraganatam Litam Sajivam Sadvaitam Sarvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishubhanu Stuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchaka Patiru Vascha Vipa Sindhu Vaivacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadha Shiva Sari Gaura Bhakti Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare So there was some concern about me taking this virus vaccine, COVID vaccine. I just, you know, read around about it and so on, and I considered it was some risk is there, but there's also risk of not taking the virus. Just like right here in Orlando, Bhakti Chiru Maharaj left his body with COVID-19. And it wasn't a very pretty departure in the sense that nobody was allowed to be there with him. Nobody could chant there because he was quarantined. He was in the respirator, whatever they call it, that machine that breathes for you. He couldn't talk. So I don't want to have to leave my body like that. So I was thinking, why not try this vaccine? I mean, I've been following on it. At one point is, I don't know, Martenda suggested that it might be they use aborted children to make the vaccine. But in this vaccine that I use, they don't do that. We verified it. And the Catholic Church also makes that point, that there's no abortion issues or anything used in this vaccine that I took. So I'm not saying anybody else should take it. That's your own choice. But I felt that at my age, I'm going to be 80 years old this year. And in Florida, there's a lot of this vaccines going on, a lot of this virus is going around. So I thought it would be prudent to take it. And again, I'm not forcing anybody else to take it. If you feel that it's not an advantage, then don't take it. Okay? Any comments on that? Hare Krishna, Guru Maharaj, you hear me? Yes. Maybe I can translate to devotees in Polish. Okay. What you said. Maharaj mówił o tym, że wziął szczepionkę na COVID, na koronawirusa, i było odnośnie tego jakieś wielbiciele się martwili, że to może nie być właściwe, i Maharaj mówi, że to, co on wziął, to jest przetestowane i on już jest w takim podeszłym wieku, ma 80 lat i może być niebezpieczeństwo związane ze szczepionką, ale też niebezpieczeństwo także istnieje z powodu tego wirusa, jeżeli nie weźmie się szczepionki. I tak jak Bhakti Charu Maharaj opuścił ciało w takich nieprzychylnych warunkach, że nie był nawet nikt przy nim, żeby intonować Hare Krishna, więc Maharaj uznał, że teraz to lepiej wziąć szczepionkę. I może ktoś ma odnośnie tego jakieś komentarze czy pytania? Again, I'm not saying that anybody has to take it. Ja nie mówię, że każdy powinien wziąć tą szczepionkę. You decide yourself. I was thinking another advantage would be if I had this, because they give you like a card that shows you have the vaccine. Actually, I have to take two
doses of it 1 month apart. Then when I'm traveling, it may be easier to go into a country. I can show I was a vaccine. I też inna korzyść z tej szczepionki jest taką, że dają kartę i jak Maharaj będzie chciał podróżować, to on będzie mógł pokazać tą kartę i wtedy nie będzie miał problemu z dostępem do danego kraju. So it's been almost a year that I haven't been able to travel. I was thinking with this might make it easier for me to travel. Już prawie mija rok, jak nie mogę podróżować i myślałem, że z tym będzie mi łatwiej teraz rozpocząć podróżowanie. Okay, we're reading introduction. In the Chaitanya Charitamrita, Madhya 21.2.2, there's the following verse. Maya mugda jiva nahi sattva krishna jnana jivera kripa yakaya krishna veda purana. The forgetful living entities or conditioned souls have forgotten their relationship with the Supreme Lord and are engrossed in thinking of material activities. Just to transfer their thinking power to the spiritual sky, Krishna Dvaipayana Vyas has given a great number of Vedic literatures. First, he divided the Vedas into four. Then he explained them in the Puranas. And for less capable people, he wrote Mahabharat. In the Mahabharat, there is given the Bhagavad Gita. Then all the Vedic literature is summarized in Vedanta Sutra. And for future guidance, he gave a natural commentation on the Vedanta Sutta called Srimad Bhagavatam. We must engage our minds in reading these Vedic literatures. Go ahead. W Chaitanya Charitamrita, Madhya 20.122, jest następujący werset. Maya Mukta Jivera Nahi Svata Krishna Jnana Jivera Kripaya Kaila Krishna Veda Purana. Skłonne do zapominania żywe istoty, czyli uwarunkowane dusze, zapomniały o swoim związku z Najwyższym Panem i zaabsorbowane są myślami o czynnościach materialnych. Aby tę zdolność myślenia skierować na niebo duchowe, Krishna Dvaipayana Vyasa dał obszerną literaturę wedyjską. Najpierw podzielił Wedy na cztery części, następnie wytłumaczył je w Puranach, a dla mniej pojętych ludzi napisał Mahabharatę. Mahabharata zawiera Bhagavad Gita, potem cała literatura wedyjska została streszczona w Vedanta Sutrze. A jako wskazówki na przyszłość pozostawił naturalny komentarz do Vedanta Sutry zwany Srimad Bhagavatam. Musimy zawsze zajmować nasz umysł czytaniem literatury wedyjskiej. Just as materialists engage their minds in reading newspapers, magazines and so many materialistic literature, we must transfer our reading to these literatures which are given to us by Vyasadeva. In that way, it will be possible for us to remember the Supreme Lord at the time of death. That is the only way suggested by the Lord, and he guarantees the result. Tak jak materialista angażuje swój umysł w czytanie gazet i magazynów i tak obszernej literatury materialistycznej, podobnie my musimy skierować się ku literaturze, którą pozostawił nam Vyasadeva. W ten sposób w chwili śmierci będziemy mogli pamiętać o Najwyższym Panu. Jest to jedyny sposób proponowany przez Pana i Pan gwarantuje rezultat. There is no doubt. Tasmat saveisu kalesu mam anusmarya yudyacha maya pita mano buddhir mam evasyasi asamshrayaha. Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time continue your prescribed duties of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will tame me without a doubt. Bhagavad Gita 8.7. Nie ma co do tego wątpliwości. Tasmat sarveshu kaleshu mam anusmara yutyacha maya arpita mano buddhir mam evasyasi asamshaya. Dlatego Arjuna powinieneś zawsze myśleć o mnie w formie Kryszny i równocześnie pełnić swój obowiązek i walczyć, nie dedykując swoje czyny i koncentrując swój umysł i inteligencję na mnie. Osiągniesz mnie bez wątpienia. Bhagavad Gita 8.7. So this is the process. Shravanam Kirtanam, hearing about the Lord and chanting about the Lord. These are the first two. And then naturally we'll remember the Lord. If we're hearing about the Lord regularly, we're chanting his holy name regularly, then it'll be easy for us to remember him at the time of death. This is the test. I to jest ten proces, Shravanam Kirtanam.
słuchanie i trenowanie o Panu. Jeżeli właściwie słuchamy i trenowanie o Panu, wtedy będziemy też właściwie pamiętać o Panu. I to jest ten test, czy będziemy też w momencie śmierci w stanie właściwie pamiętać o Panu. Krishna does not advise Arjuna simply to remember him and give up his occupation. No, the Lord never suggests anything unpractical. In this material world, in order to maintain the body, one has to work. Human society is divided according to work into four divisions of social order: Brahmin, Kshatriya, Vaishya, and Sudra. The Brahmin class or intelligent class is working in one way. The Kshatriyas or administrative class is working in another way. The mercantile class and the laborers are all tending to their specific duties. In human society, whether one is a laborer, merchant, administrator, or farmer, or even if one belongs to the higher class and is a literary man or a scientist or a theologian, he has to work in order to maintain his existence. The Lord therefore tells Arjuna that he need not give up his occupation, but while he is engaged in his occupation, he should remember Krishna, Mams Anusmara. Nie radzi on Arjunie, aby pamiętał tylko o nim, a porzucił swoje obowiązki. Nie. Pan nigdy nie zaleca niczego, co jest niepraktyczne. W tym materialnym świecie trzeba pracować, aby utrzymać swoje ciało. Ludzkie społeczeństwo podzielone zostało według wykonywanej pracy na cztery grupy społeczne: Brahmin, Kshatriya, Vaishya i Śudra. Grupa Brahminów, czyli inteligencja, pracuje w określony sposób. Kshatriyowie, czyli grupa administracyjna, inny sposób. A rzemieślnicy, kupcy i robotnicy również wszyscy skłaniają się do swoich specyficznych obowiązków. W ludzkim społeczeństwie, niezależnie od tego, czy ktoś jest robotnikiem, kupcem, wojownikiem, administratorem, czy rolnikiem, czy nawet należy do najwyższej grupy i jest człowiekiem wykształconym, naukowcem albo teologiem, musi on pracować, aby utrzymać się przy życiu. Dlatego Pan mówi Arjunie, że nie powinien porzucać swojego zajęcia, ale w czasie wykonywania swoich obowiązków powinien pamiętać o Krishnie. Mam Anusmara. If he doesn't practice remembering Krishna while he is struggling for existence, then it will not be possible for him to remember him at the time of death. Lord Chaitanya also advises this. He says, Kirtanaya Sadahari, one should practice chanting the names of the Lord always. The names of the Lord and the Lord are non-different. So Lord Sri Krishna's instruction to Arjuna to remember me and Lord Chaitanya's injunction to always chant the names of the Lord are the same instruction. There's no difference, because Krishna and Krishna's name are non-different. In the absolute status, there's no difference between the reference and the referent. Therefore, we have to practice remembering the Lord always, 24 hours a day, by chanting his names and molding our lives, activities in such a way that we can remember him always. Jeśli nie będzie on praktykował pamiętania o Krishnie podczas walki o egzystencję, wtedy nie będzie mógł pamiętać o nim w chwili śmierci. Pan Chaitanya radzi to samo. Mówi on, Kirtaniya Sadahari. Należy zawsze intonować imiona Pana. Imiona Pana i Pan są to same. Więc instrukcja Kryszny do Arjuny, pamiętaj o mnie, i zalecenie Pana Chaitanyi, aby zawsze intonować imiona Pana Kryszny, są to samą instrukcją. Nie ma różnicy, ponieważ Kryszna i jego imiona są to same. Na płaszczyźnie absolutnej nie ma różnicy pomiędzy nazwą a jej odpowiednikiem. Zatem powinniśmy zawsze zachowywać pamięć o Panu 24 godziny na dobę poprzez intonowanie jego imion, i takie ułożenie czynności naszego życia, i abyśmy mogli zawsze o nim pamiętać. How is this possible? The Acharyas give the following example. If a married woman is attached to another man, or if a man has an attachment for a woman other than his wife, then the attachment is to be considered very strong. One with such an attachment is always thinking of the loved one. The wife who is thinking of her lover is always thinking of meeting him, even while she is carrying out her household chores. In fact, she carries out her household work even more carefully, so her husband will not suspect her attachment. Similarly, we should always remember the supreme lover, Sri Krishna. At the same time, perform our material duties very nicely. A strong sense of love is required here. If we have a strong sense of love for the Supreme Lord, then we can discharge our duties and at the same time remember him. Jak to jest możliwe? Acharyowie podają następujący przykład. Jeśli zamężna kobieta związana jest z jakimś innym mężczyzną, albo gdy mężczyzna przywiązany jest do kobiety, która nie jest jego żoną, to takie przywiązanie uważane jest za bardzo mocne. Osoba będąca w takim związku zawsze myśli o swoim ukochanym. Żona, która myśli o kochanku, myśli zawsze o spotkaniu się z nim,
nawet gdy wykonuje swoje codzienne prace domowe. Właściwie pełni ona swoje obowiązki domowe nawet bardziej starannie, tak aby mąż nie domyślił się o jej związku z inną osobą. Podobnie my powinniśmy zawsze pamiętać naszego najwyższego, kochanego Śri Krishna, a jednocześnie bardzo starannie wypełniać nasze obowiązki materialne. Konieczne jest tutaj silne uczucie miłości. Jeśli żywimy silne uczucie miłości dla najwyższego Pana, wtedy możemy wypełniać swoje obowiązki i jednocześnie pamiętać Go. We have to develop that sense of love. Arjuna, for instance, was always thinking of Krishna. He was the constant companion of Krishna, and at the same time, he was a warrior. Krishna did not advise him to give up fighting and go to the forest to meditate. When Lord Sri Krishna delineates the yoga system to Arjuna, Arjuna says that the practice of the system is not possible for him. Yoyam yogas traya prokta samyena marusudana etasyaham chapasyami chanchala vat stiram stiram. Arjuna said, O Madhusudan, the system of yoga which you have summarized appears impractical and unendurable for me, for the mind is restless and unsteady. Bhagavad Gita 6:33. Arjuna na przykład zawsze myślał o Krishnie, był nieodłącznym towarzyszem Krishny i równocześnie wojownikiem. Krishna nie zalecał Arjunie porzucenia walki i udania się do lasu na medytację. Kiedy Pan opisał mu system jogi, Arjuna stwierdził, że praktyka tego systemu jest dla niego niemożliwa. Arjuna uważa, Sayam yoga stvaya prokta samyena madhusudana etasyaham navasyami chanchala tvastitim stiram. Arjuna rzekł, o Madhusudano, system jogi, który tutaj streściłeś, zdaje się być niepraktycznym i nieodpowiednim dla mnie, gdyż umysł mój jest zbyt niespokojny i zmienny. Bhagavad Gita 6:33. But the Lord says, yoginam api sarve sammad etenatra atmana Sharavan bhajate yomam samayukto tamo mataha. Of all the yogis, the one with great faith who always abides in me, thinks of me within himself, and renders transcendental loving service to me, is the most intimately united with me in yoga, and is the highest of all. That is my opinion. Bhagavad Gita 6:47. So one who thinks of the Supreme Lord always is the greatest yogi, the supermost jnani, and the greatest devotee at the same time. The Lord further tells Arjuna, that as a kshatriya, he cannot give up his fighting, but if Arjuna fights remembering Krishna, then he will be able to remember Krishna at the time of death. But one must be completely surrendered in the chance of the loving service of the Lord. Więc ten, kto, ale pan mówi, yokinam api sarvesha madgatrantaratmana, Siadhavan bhajate yomam samayuktatamo mataha. Ze wszystkich joginów, ten, który zawsze pokłada we mnie wielką wiarę, wielbiąc mnie w transcendentalnej służbie miłości, jest najbardziej zjednoczony ze mną w jodze i jest najwyższym ze wszystkich. Tak jest moje zdanie, Bhagavad Gita 6:47. Więc ten, kto zawsze myśli o najwyższym Panu, jest największym joginem, najwyższej klasy jnanim i jednocześnie największym baktą. Pan dalej mówi Arjunie, że jako kszatria nie powinien wycofywać się z walki, ale gdy będzie walczył, pamiętając o nim, wtedy będzie mógł pamiętać go i w czasie śmierci. Do tego konieczne jest jednak całkowite podporządkowanie się Panu w transcendentalnej służbie miłości. We work not only with our body, actually, but with our mind and intelligence. So if the intelligence and mind are always engaged in thought of the Supreme Lord, then actually the senses are also engaged in the service. Superficially at least, the activities of the senses remain the same, but the consciousness is changed. The Bhagavad Gita teaches one how to absorb the mind and intelligence in thought of the Lord. Such absorption will enable one to transfer himself to the kingdom of the Lord. If the mind is engaged in Krishna's service, then the senses are automatically engaged in his service. This is the art. This is also the secret of the Bhagavad Gita. Total absorption in the thought of Sri Krishna. W rzeczywistości nie pracujemy naszym ciałem, ale umysłem i inteligencją. Więc jeśli inteligencja i umysł są zawsze zajęte myślami o najwyższym Panu, wtedy zmysły zostaną w naturalny sposób zaangażowane w Jego służbę. Przynajmniej na pozór czynności zmysłów pozostają tymi samymi, ale zmienia się świadomość. Bhagavad Gita uczy, w jaki sposób zająć umysł i inteligencję myślami o Panu. Takie zaobserwowanie umysłu i inteligencji umożliwi nam powrót do Królestwa Pana. Jeśli umysł zaangażowany jest w służbę dla Kryszny,
wtedy automatycznie zaangażowane będą w jego służbę również zmysły. Całkowite pogrążenie się w myślach o Śri Krishnie jest wielką sztuką i jednocześnie sekretem Bhagavad Gity. So someone may argue, well, Arjuna was able to remember Krishna. He was his friend. They had a lot of, they spent a lot of time together, a lot of activities together. But I never met Krishna. How can I always remember him? I ktoś może argumentować, że Arjuna był przyjacielem Krishna, oni zawsze wiele czasu ze sobą spędzali, ale ja nie mam takiego towarzystwa Krishna, więc w jaki sposób ja mogę go pamiętać? But therefore, we say that Srila Prabhupada is the representative of Krishna, and if we remember him and assist him, then we'll get the same result as remembering Krishna. Ale my mówimy, że Śla Prabhupada także jest czystym i wiecznym towarzyszem Kryszny. Jeżeli będziemy pamiętać Śla Prabhupada, to tak jakbyśmy pamiętali Krysznę. So we can associate with Śla Prabhupada just by reading his books like now. This is all, this whole introduction is written by Śla Prabhupada. So then we can appreciate him more and more and feel his presence and also by following his instructions. I możemy mieć towarzystwo Śla Prabhupada poprzez czytanie książek Śla Prabhupada, tak jak teraz czytamy to wprowadzenie do Bhagavad Gity, które także napisał Śla Prabhupada. Follow his instruction means we cooperate together to assist him in pushing on this movement. Prabhupada was always thinking how to expand this Krishna conscious movement. I podążanie instrukcjami za Śla Prabhupada oznacza, że będziemy współpracować ze sobą, jak popychać ten ruch do przodu. Prabhupada zawsze myślał, w jaki sposób popychać ten ruch do przodu. So I was there once when a devotee came in front of Prabhupada and Prabhupada asked him, so Ishan, are you remembering Krishna? I raz ja byłem w momencie, gdy jeden wielbiciel był z Prabhupada i Prabhupada się go zapytał, Ishan, czy ty pamiętasz o Krishnie? And this devotee was a little mental, so he was... He said, well, Prabhupada, and Prabhupada said, that's okay. You can remember me remembering Krishna. I ten wielbiciel był trochę mentalny i tak powiedział, no wiesz, Prabhupada powiedział, to jest w porządku, po prostu możesz pamiętać o mnie, jak ja pamiętam o Krishna. Modern man has struggled very hard to reach the moon, but he has not tried very hard to elevate himself spiritually. If one has 50 years of life ahead of him, he should engage that brief time in cultivating this practice of remembering the Supreme Personality of Godhead. This practice is the devotional practice. Shravanam Kirtanam Vishnu, Smara Parasevanam, Archanam Vandaram Dasyam, Sakyam Atmani Vedanam. Srimad Bhagavatam 7.5.23. Współczesny człowiek wkłada wiele trudów w próby zdobycia księżyca, natomiast nie bardzo stara się o podniesienie swojej pozycji duchowej. Gdy ktoś ma jeszcze 50 lat życia przed sobą, powinien zająć się krótki czas kultywowaniem praktyki pamiętania o najwyższej osobie Boga. Ta praktyka jest procesem oddania. Śravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atmani Vedanam Srimad Bhagavatam 7.5.23. These nine processes, of which the easiest is Shravanam, hearing the Bhagavad Gita from the realized person, will turn one to the thought of the Supreme Being. This will lead one to remembering the Supreme Lord and will enable one, upon leaving the body, to attain a spiritual body which is just fit for association with the Supreme Lord. Te dziewięć procesów, z których najłatwiejszym jest śravanam, słuchanie Bhagavad Gita od osoby zrealizowanej, skieruje nasze myśli ku najwyższej istocie. To doprowadzi do pamiętania najwyższego Pana i umożliwi nam po opuszczeniu tego ciała osiągnięcie ciała duchowego, które jest odpowiednie do towarzystwa Najwyższemu Panu. The Lord further says, Abhyasa yoga yuktena chaitasa nanyagamina paramam purusham divyam yatipananuchintayam. He who meditates on me as the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Arjuna, is sure to reach me. Bhagavad Gita 8.8. Dalej Pan mówi. Abhyasa yoga yuktena chaitasa nanyagamina paramam purusham divyam yati patthanu chintayam. Ten, kto medytuje o mnie jako najwyższej osobie Boga, bezustannie pamiętając mnie i nie zbaczając ze ścieżki, o Arjuna z pewnością nie osiągnie. Bhagavad Gita 8.8. This is not a very difficult process. However, he must learn it from an experienced person. Tad vignartam sagurum eva abhigacheta.
One must approach a person who is already in the practice. The mind is always flying to this and that, but one must practice concentrating the mind always on the form of the Supreme Lord, Sri Krishna, or on the sound of his name. The mind is naturally restless, going hither and thither, but it can rest in the sound vibration of Krishna. One must thus meditate on Param Purusham, the Supreme Personality of Godhead, Krishna, in the spiritual kingdom, the spiritual sky, and thus attain him. The ways and means for ultimate realization, ultimate attainment, as stated in the Bhagavad Gita, and the doors of knowledge are open for everyone. No one is barred out. All class of men can approach the Lord Krishna by thinking of him, for hearing and thinking of him are possible for everyone. Nie jest to bardzo trudny proces. Należy jednakże nauczyć się go od osoby doświadczonej. Tak Vigyanatham Sagurum Evapika Chet. Należy zbliżyć się do osoby, która już to praktykuje. Umysł bezustannie zmienia przedmiot swojego zainteresowania, ale należy zawsze praktykować koncentrowanie umysłu na formie najwyższego Pana Śri Kryszny albo na dźwięku jego imienia. Umysł jest w naturalny sposób niespokojny, wędrując tu i tam, ale może spocząć on na wibracji dźwiękowej Kryszny. Należy zatem medytować o Paramam Purusham, na wyższej osoby Boga, w Królestwie Duchowym, w niebie duchowym i w ten sposób go osiągnąć. Sposób i środki ostatecznej realizacji i zdobycia ostatecznego celu opisane zostały w Bhagavad Gita. A wrota tej wiedzy otwarte są dla każdego. Nikomu nie broni się wejść. Wszystkie klasy ludzi mogą zbliżyć się do Pana poprzez myślenie o Nim, gdyż słuchanie i myślenie o Nim możliwe jest dla każdego. The Lord further says, Bhagavad Gita 9:32 and 33, Mami partha vipasritya yepi sa papa yonaya striyo vaishatata sujas te piyanti param gatim kimpunam brahmanam punyam bhakta rajasayastata anityam ashukam chatlokam imam prapya vajasvahamam. Thus the Lord says that even a merchant, a fallen woman, or a laborer, or even human beings in the lowest status of life can attain the Supreme. One does not need highly developed intelligence. The point is that anyone who accepts the principle of Bhakti Yoga and accepts the Supreme Lord as the sunam bonum of life, as the highest target, the ultimate goal, can approach the Lord in the spiritual sky. If one adopts the principles enunciated in the Bhagavad Gita, he can make his life perfect and make a permanent solution to all the problems of life. This is the sum and substance of the entire Bhagavad Gita. Pan dalej mówi, Bhagavad Gita 9:32-33. Mam hi patha vipashritya yepi siu papayunaya stiyo vaishya stata shudra stet piyanti param gatim kim punar brahmana punya bhakta rajarshaya stata anityam sukham lokam ibam prapya bhajasvamam. Zatem Pan mówi, że także kupiec, padła kobieta czy robotnik, a nawet ludzie z najniższych statusów życia mogą osiągnąć najwyższego. Niekonieczny jest tu wysoki rozwój inteligencji. Istotne jest to, że Pana w niebie duchowym może osiągnąć każdy, kto przyjmie zasady Bhakti Yogi i uzna najwyższego Pana za sumum bonum swego życia. Najwyższy obiekt i ostateczny cel. Ten, kto przyjmie zasady wyrażone w Bhagavad Gita, może uczynić swoje życie doskonałym i trwale rozwiązać wszystkie problemy życia. Jest to istotna treść całej Bhagavad Gita. In conclusion, Bhagavad Gita is a transcendental literature which one should read very carefully. Gita shastram idam punyam ya patet prayata pumam. If one properly follows the instructions of Bhagavad Gita, one can be freed from all the miseries and anxieties of life. Baya shokari varjitaha. One will be freed from all fears in this life, and one's next life will be spiritual. Gita Mahatmya, number one. Konkludując, Bhagavad Gita jest literaturą transcendentalną, którą należy czytać bardzo uważnie. Gita Shastram Idam Punyam Yah Patet Prayata Puman. Ten, kto właściwie przestrzega instrukcji Bhagavad Gita, może uwolnić się od wszelkich trosk i niedoli życia. Haya Shokadi Vardita. W tym życiu będzie wolny od wszelkiego strachu, a jego następne życie będzie duchowe. Gita Mahatmya 1. This is for, there is also a further advantage. Gita Dhyayana Shilasya Pranayama Parasya Cha
Naiva santi hi papam pani purva janma kritani cha. If one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. Gita Mahatmya number 2. Jest jeszcze następna korzyść. Gita Tjayana Shilasya Pranayama Parasya Cha Naiva Santihi Papani Purva Jarma Kritani Cha. Jeśli ktoś czyta Bhagavad Gita szczerze i poważnie, wówczas dzięki łasce Pana nie będą miały na niego wpływu żadne ze skutków jego przeszłych grzechów. Gita Mahatmya 2. So this is the qualification. Very sincere and very serious. I to jest kwalifikacja bardzo szczerym i bardzo poważnym. Just like with Srila Prabhupada, when we wanted to be his disciple, we were initiated, but there was never any doubt that he would be dutiful in taking care of us. Tak jak w przypadku Srila Prabhupada, my byliśmy jego uczniami i on nas inicjował, ale też nie mieliśmy nigdy żadnej wątpliwości, że on będzie się nami opiekował. Because we knew he was a very sincere person. Ponieważ my wiedzieliśmy, że on jest bardzo szczerą osobą. A sincere person, he takes his duty very seriously. I szczera osoba bardzo poważnie podchodzi do swoich obowiązków. I remember once Dr. Patel in Bombay, we were with Prabhupada, just the three of us. Dr. Patel, myself, and Srila Prabhupada. Pamiętam pewnego razu, byliśmy w Bombaju i Dr. Patel. Byliśmy tam tylko we trzech. Ja, Srila Prabhupada i Dr. Patel. So this doctor used to treat Prabhupada like an elder brother. He wasn't really like a disciple, but he would speak to Prabhupada like an equal. I ten doktor traktował Prabhupada jak starszy brat. On nie był jego uczniem i to wyglądało jakby tak na równi go do siebie stawiał. So I was friendly with him and we used to talk sometimes. And then I was surprised, but in front of Prabhupada he started speaking about me. I ja byłem taki przyjazny z nimi, czasami rozmawialiśmy i pewnego razu byłem zaskoczony, jak on zaczął mówić o mnie przed Śle Prabhupadem. And so he was concerned that I was being taken care of properly. I on się martwił o to, czy ja jestem, czy właściwie jestem, czy ktoś o mnie dba właściwie. And I remember when he asked Prabhupada, Prabhupada became very thoughtful. And he went inside, and then he spoke, yes, we are engaging him, and so on. I gdy on się to zapytał, Prabhupada stał się taki bardzo zamyślony, tak spojrzał wewnątrz siebie i odpowiedział, tak, my go angażujemy właściwie. So Prabhupada didn't have to say that. I knew that he was protecting me and engaging me, but... Still, to see him speak like that, very sincerely, he had concern for all of his disciples. I Prabhupada nie musiał tego mówić, ponieważ ja wiedziałem, że on się o mnie właściwie z uwagą troszczył, ale mówiąc to, można było zobaczyć, że on ma taką troskę wobec każdego ze swoich uczniów. Therefore, he spent so much time writing these books in the middle of the night, so we could, everyone, for the next 10,000 years, can have a connection, relationship with Srila Prabhupada. I dlatego on spędził tak wiele czasu pisząc te książki w środku nocy i dlatego każdy z nas przez następne 10 tysięcy lat może mieć to połączenie ze Śla Prabhupadem. And if we are sincere and pray to Prabhupada, then he'll personally help us also. I jeżeli jesteśmy szczerzy i będziemy modlić się do Prabhupada, to wtedy on także nam pomoże. I tell the story, right, that I was preaching in Minsk, in Belarus, and it was Sunday class, a lot of people were there. So after class, I asked them, did any of you ever have a dream about Prabhupada? Kiedyś już mówiłem tę historię, gdy pewnego razu dawałem wykład na Mińsku, na Białorusi i po wykładzie zapytałem się, żeby podnieśli rękę ci, którzy mieli jakiś sen ze Śla Prabhupadem. So there may be 200 people in the class,
100 people raised their hands. I około 200 osób podczas tego wykładu podniosło ręce. Maybe if we ask you all now here, there's 37 people, but maybe half of you would say yes, I had some dream of Prabhupada. I gdybym się teraz zapytał was, tu jest 37 osób, to może połowa z was by powiedziała tak, że miała jakiś sen ze Śleprabhupadem. So there was one boy in the front, I asked him, I said, so what was your dream of Śrīla Prabhupāda? Więc jeden chłopiec był naprzedzie siedział. Ja się go spytałem, to jaki twój był sen ze Śleprabhupadem? So the boy said, I was a disciple of Harikesh, he was my guru, but then he fell down. And I thought, he is so much more advanced than me, and he couldn't remain Krishna conscious, then I became hopeless. I on powiedział, że on był uczniem Harikesha, Harikesh wtedy upadł i wtedy on sobie myślał, on był tak bardzo zaawansowany, niż ja. Jeżeli on upadł, to jakie szanse są dla mnie, że ja pozostanę w świadomości Krishny? So in that hopeless condition, I took rest that night. I w takiej beznadziejnej stanie umysłu ja położyłem się spać. And Prabhupada came to me in a dream. I Prabhupada do mnie przyszedł we śnie. And he spoke very strong. He said, why you say hopeless? I am here. I tak silnie powiedział, dlaczego ty mówisz beznadziejnie? Ja tutaj jestem. And I woke up from the dream and I thought, wow, Prabhupada was there with me in the dream. I on się obudził podczas z tego snu i sobie pomyślał, wow, Prabhupada tam ze mną był w czasie tego snu. And then his hopelessness disappeared and he remained a good devotee. I wtedy ta jego beznadziejność zniknęła i on został dobrym wielbicielem. So Prabhupada is Shaktivesh. She's empowered for the next 10,000 years to be the Shiksha Guru for everybody who comes to Krishna consciousness. Prabhupada jest Shaktivesha. On jest upełnomocniony do tego, by przez następne 10 tysięcy lat być każdego Shiksha Guru. And if we really need his help, then he'll help us. Jeżeli naprawdę będziemy potrzebowali jego pomocy, to on nam pomoże. But generally we don't need his direct help. We don't want to bother him because everything is clear. We have his instructions. We should cooperate together. We should preach. We should distribute his books. Ale tak ogólnie rzecz mówiąc, my wszystko mamy, dlatego nie potrzebujemy tak się kłopotać się Prabhupada, ponieważ my po prostu powinniśmy przestrzegać jego instrukcji, nauczać, rozprowadzać jego książki, przestrzegać zasad. In the Bhagavad Gita 1866 it is stated Sarva Dhamma Prityaja Mamekam Saranam Vraja Aham Tvam Sarva Papebhyo Moksha Yasyami Ma Asucha. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. Thus the Lord takes all responsibility for one who surrenders unto him, and he indemnifies such a person against all reactions of sin. W ostatniej części Bhagavad Gita 1866 Pan Śri Krishna głośno oświadcza Sarva dharmam parityaja mamekam sharanam vraja aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami mashucha. Porzuć wszelkie rodzaje religii i po prostu podporządkuj się mnie, a ja uwolnię cię od wszelkich następstw grzechów. Nie bój się. Zatem Pan przyjmuje wszelką odpowiedzialność za tego, kto podporządkowuje się Jemu i chroni go od następstw jego grzechów. Mala niecho danam pumsam jala snanam dine dine shakrit gita mitam snanam samsara mala nasanam. One who may cleanse himself daily by taking a bath in water, but if one takes a bath even once in the sacred Ganges water of Bhagavad Gita, for him the dirt of material life is altogether vanished. Gita Mahatmya number 3. Marine mochanam pumsam jala snanam dine dine sakrit gitamrita snanam samsara mala nasanam. Dbający o czystość bierze kąpiel codziennie, ale ten, kto tylko raz wykąpie się w świętej wodzie Gangesu Bhagavad Gita, oczyszcza się z wszelkiego brudu materialnego życia. Gita Mahatmya 3. Gita sugita kartavya kim anyaya shastra
Vistaraya Yasvayam Padmana Basya Mukha Padmad Vinishvitaha. Because the Bhagavad Gita was spoken by the Supreme Personality of Godhead, one need not read any other Vedic literature. One need only attentively and regularly hear and read Bhagavad Gita. In the present age, people are so absorbed in mundane activities that it is not possible for them to read all the Vedic literatures. But this is not necessary. This one book, Bhagavad Gita, will suffice because it is the essence of all Vedic literatures, and especially because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Gita Mahatmya, number 4. Gita Sugita Kartavya Kim Anyai Shastabistarai Yasvayam Padmana Vasya Mukha Padmad Vinishrita. Ponieważ Bhagavad Gita została wygłoszona przez najwyższą osobę Boga, nie ma potrzeby czytania żadnej innej literatury wedyjskiej. Należy jedynie uważnie i regularnie czytać, słuchać i czytać Bhagavad Gita. W obecnym wieku ludzie są tak zaabsorbowani czynnościami doczesnego życia, że czytanie całej literatury wedyjskiej jest dla nich czymś zgoła niemożliwym. Nie jest to jednak koniecznie. Wystarczy ta jedna książka Bhagavad Gita, jako że jest ona esencją całej literatury wedyjskiej i szczególnie dlatego, że wygłoszona została przez najwyższą osobę Boga. Gita Mahatmya 4. As it is stated, Bharatmita Savasvaham Vishnu Shakrad Vinishvitam Gita Gangodakam Pitva Punajanma Navidyate. One who drinks the water of the Ganges attains salvation. So what to speak of one who drinks the nectar of Bhagavad Gita? Bhagavad Gita is the essence of the Mahabharata and it is spoken by Lord Krishna himself, the original Vishnu. Gita Mahatmya number 5. Bhagavad Gita comes from the mouth of the Supreme Personality of Godhead, and the Ganges is said to emanate from the lotus feet of the Lord. Of course, there is no difference between the mouth and the feet of the Lord, but from an impartial study, we can appreciate that Bhagavad Gita is even more important than the water of the Ganges. Jak jest powiedziane, Bharatamrita Sarvasam Vishnu Vaktrat Vinishritam Gitan Gango Dakam Pitva Punarjanma Navidyate. Ten, kto pije wodę z Gangesu, dostępuje zbawienia, a co dopiero mówić o kimś, kto pije nektar Bhagavad Gity. Bhagavad Gita jest samą esencją Mahabharaty i została przekazana przez samego Pana Krishnę, oryginalnego Vishnu. Gita Mahatmya 5. Bhagavad Gita emanuje z ust najwyższej osoby Boga. O Gangesie mówi się, że wypływa on z lotosowych stóp Pana. Oczywiście nie ma różnicy pomiędzy ustami a stopami najwyższego Pana, ale na podstawie naszych bezstronnych obserwacji możemy stwierdzić, że Bhagavad Gita jest nawet ważniejsza niż woda Gangesu. Sarva Panashado Gavo Dogda Gopala Nandana Partavatsa Sadur Bhokta Tugdam Gita Mitam Mahat. This Gita Upanishad, Bhagavad Gita, the essence of all the Upanishads, is just like a cow. And Lord Krishna, who is famous as a cowherd boy, is milking this cow. Arjuna is just like a calf, and learned scholars and pure devotees are to drink the nectarine milk of the Bhagavad Gita. Gita Mahatmya number 6. Sadva Upanishado Gavo Dodha Goparanandana Badho Vatsa Sudhir Bhokta Dukdham Gita Mritam Mahat. Ten Gita Upanishad, Bhagavad Gita, esencja wszystkich Upanishadów, jest jak krowa, a krowę ten doi Pan Krishna, który słynie jako chłopiec pasterz. Arjuna jest cielęciem, a to mleko, nektar Bhagavad Gity, mają pić wielcy mędrcy i czysty wielbiciele. Gita Mahatmya 6. Ekam Shastram Devaki Putra Gitam, Eko Devo Devaki Putra Eva, Eko Manchastasya Namaniyani, Karmapyekam Tasya Devasya Seva, Gita Mahatma number 7. In this present day, people are very much eager to have one scripture, one God, one religion, and one occupation. Therefore, Ekam Shastram Devaki Putram Gitam. Let there be one scripture only, one common scripture for the whole world, Bhagavad Gita. Eko Deva Devaki Putra Eva. Let there be one God for the whole world, Sri Krishna. Eko Mantra Tasya Namani. And one hymn, one mantra, one prayer, the chanting of his name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Karmapi Ekam Tasya Devasya Deva. And let there be one work only, the service of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Ekam Shastram Devaki
putra gitam, eko devo devaki putra eva, eko manta stasya namani yani, karma pie kam tasya devasya seva, gita mahatmya 7. W dzisiejszych czasach człowiek pragnie mieć jedno pismo święte, jednego Boga, jedną religię i jedno zajęcie. Więc ekam siastam devaki putra gitam, gdzie będzie jedno wspólne do całego świata święte pismo Bhagavad Gita. Eko devo devaki putra eva. Niech będzie tylko jeden Bóg dla całego świata, Shri Krishna. Eko mantra stasya namani. Tylko jedna mantra, jedna modlitwa, intonowanie jego imienia. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Karma piekam tasya devasya seva. I niech będzie tylko jedna praca, służba dla najwyższej osoby Boga. This is the seven succession, evam parampara praptam imam rajasya yovidu, Bhagavad Gita 4.2. The Bhagavad Gita as it is received through this the seven succession. Number one, Krishna. Number two, Brahma. Number three, Narada. Number four, Vyas. Number five, Madhava. Number six, Padmanabha. Number seven, Narahari. Number eight, Madhava. Number nine, Akshobhya. Number 10, Jayatirtha. Number 11, Yanasindhu. Number 12, Dayanidhi. Number 13, Vidyanidhi. Number 12, Rajendra. Number 15, Jayadharma. Number 16, Purushottama. Number 17, Ramananya Tirtha. Number 18, Vyasa Tirtha. Number 19, Lakshmipati. Number 20, Madhavendra Puri. Number 21, Ishvara Puri, Nityananda and Adwaita. Number 22, Lord Chaitanya. Number 23, Rupa, Swarup and Sanatan. Number 24, Raghunath and Jiva. Number 25, Krishna Das. Number 26, Narottam. Number 27, Vishwanath. Number 28, Baladev and Jagannath. Number 29, Bhakti Vinod. Number 30, Gorkishore. Number 31, Bhakti Siddhanta Saraswati. Number 32, A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Sukcesja uczniów. Evam param para praptam. Imam Raja Rashayavi Duhu, Bhagavad Gita 4.2. Ta Bhagavad Gita, taka jaką jest, jest przekazana w tej sukcesji uczniów. Guru Maharaj, I should read all these names. Well, that's okay. Let's start the first verse. We still have a few minutes. Chapter 1, text 1. Dhritarashtra Uvacha. Dharma Kshetra Kuru Kshetra Samaveta Yuyutsavaha Mamaka Pandavas Chaiva Kima Kurvata Sanjaya. Dhritarashtra said, O Sanjaya, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage of Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? Report. Bhagavad Gita is widely read theistic science summarized in the Gita Mahatmya, the glorification of the Gita. There it is said that one should read Bhagavad Gita very scrutinizingly with the help of a person who is a devotee of Sri Krishna and try to understand it without personal motivated interpretations. The example of clear understanding is there in the Bhagavad Gita itself, in the way the teaching is understood by Arjuna, who heard the Bhagavad Gita directly from the Lord. If someone is fortunate enough to understand the Bhagavad Gita in the line of the simple succession without motivated interpretations, then he surpasses all the studies of Vedic wisdom and all the scriptures of the world. One will find in the Bhagavad Gita all that it is contained in other scriptures. But the reader will also find things which are not to be found elsewhere. That is the specific standard of the Gita. It is the perfect theistic science because it is directly spoken by the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna. Czytamy rozdział pierwszy Bhagavad Gita, tekst pierwszy, obserwacja wojsk na polu bitewnym Guru Kshetra. I teraz czyta uwacza. Dharma kshetra kuru kshetra samaveta yuyutsava mamaka pandava shcheva kim akurvata sanjaya. I teraz ta rzekł, o Sanjaya, cóż uczynili pragnący walki synowi moi i synowi Pandu, zgromadziwszy się na Kurukshetra, miejscu pielgrzymek. I znaczenie. Bhagavad Gita jest szeroko studiowaną nauką teistyczną, streszczoną w Gita Mahatmya, pochwale Gity, która mówi, że Bhagavad Gita należy czytać bardzo uważnie z pomocą osoby, która jest wielbicielem Shri Krishny. Należy ją rozumieć bez własnych moderowanych interpretacji. Przykład czystego rozumienia Gity znajdziemy w samej Bhagavad Gicie. Jest to sposób, w jaki zrozumiał jej nauki Arjuna, który wysłuchał Gity bezpośrednio od Pana. Jeśli ktoś ma na tyle szczęścia, aby zrozumieć Bhagavad Gitę w tej linii sukcesji uczniów,
bez motywowanej interpretacji, to można o nim powiedzieć, że przewyższa on wszelkie studia wedyjskie mądrości i wszelkie pisma objawione świata. W Bhagavad Gita można znaleźć wszystko to, co zawarte jest w innych pismach objawionych. Oprócz tego czytelnik znajdzie w niej również tematy, o których nie traktują inne Pisma Święte. Jest to doskonała nauka teistyczna, jako że wygłoszona została przez najwyższą osobę Boga, Pana Śri Krishna. The topics discussed by Dhritarashtra and Sanjaya, as described in the Mahabharata, form the basic principle of this great philosophy. It is understood that this philosophy evolved on the battlefield of Kurukshetra, which is a sacred place of pilgrimage from the immemorial time of the Vedic age. It was spoken by the Lord when he was present personally on this planet for the guidance of mankind. Przedmioty dyskusji między Dhritarashtrą a Sanjayą opisane w Mahabharacie tworzą podstawowe zasady tej wielkiej filozofii. Wiadomo, że filozofia ta została rozwinięta na polu bitewnym Kurukshetra, które jest świętym miejscem pielgrzymek od niepamiętnych czasów okresu wedyjskiego. Została wygłoszona przez Pana, kiedy był on osobiście obecny na tej planecie po to, aby pouczyć ludzkość. The word Dharmakshetra, a place where religious rituals are performed, is significant because on the battlefield of Kurukshetra, the Supreme Personality of Godhead was present on the side of Arjuna. Dhritarashtra, the father of the Kurus, was highly doubtful about the possibility of his son's ultimate victory. In his doubt, he inquired from his secretary Sanjaya, what did they do? He was confident that both his sons and the sons of his younger brother Pandu were assembled on that field of Kurukshetra for a determined engagement of the war. Still, his inquiry is significant. He did not want a compromise between the cousins and brothers, and he wanted to be sure of the fate of his son on the battlefield, sons. Because the battle was arranged to be fought at Kurukshetra, which is mentioned elsewhere in the Vedas as a place of worship, even for the denizens of heaven, Dhritarashtra became very fearful about the influence of the holy place on the outcome of the battle. He knew very well that this would influence Arjuna and the sons of Pandu favorably, because by nature they were all virtuous. Sanjaya was a student of Vyas, and therefore by the mercy of Vyas, Sanjaya was able to envision the battlefield of Kurukshetra even while he was in the room of Dhritarashtra. And so, Dhritarashtra asked him about the situation on the battlefield. Istotne tutaj jest słowo Dharmakshetra, miejsce, gdzie odbywają się rytuały religijne. Ponieważ należy wiedzieć, że na polu bitewnym Kurukshetra obecny był postawiony Arjuna, najwyższa osoba Boga. Dhritarashtra, ojciec Kauravów, wielce wątpił w możliwość ostatecznego zwycięstwa swoich synów. W swoich wątpliwościach pytał swojego sekretarza Sanjaya, co poczęli oni. Był przeświadczony o tym, że zarówno jego synowie, jak i synowie jego młodszego brata Pandu zgromadzeni na polu Kurukshetra stoczą decydującą walkę. Jednak jego zapytanie jest znaczące. Nie chciał on kompromisu pomiędzy kuzynami i braćmi i chciał być pewien losu swoich synów na polu walki. A jako że walka miała zostać stoczona na polu Kurukshetra, o którym Wedy wspominają jako o miejscu kultu, nawet dla mieszkańców planet gebiańskich z wyższego systemu planetarnego, Dhritarashtra zaczął obawiać się wpływu świętego miejsca na wynik bitwy i wątpił, że będzie to wpływ korzystny dla synów Pandu, jako że wszyscy oni byli prawego charakteru. Sanjaya zaś, którego Dhritarashtra zapytał o sytuację na polu bitwy, był uczniem Vyasy i dzięki jego łasce posiadał zdolność widzenia polu bitewnego Kurukshetra, nawet będąc w komnacie króla. So this point about Sanjaya being able to see and hear what was going on between Krishna and Arjuna, it's also mentioned at the end of the Gita, Sanjaya himself, in chapter 18, text 75, he says, by the mercy of Vyas, I've been able to see directly Krishna and discussing with Arjuna. I ten punkt, że Sanjaya jest w stanie widzieć pole bitewne Kurukshetra i przekazać to Dhritarashtrze, jest dalej także, bo to o tym jest mowa na końcu Bhagavad Gita, w 18 rozdziale, 75 wersecie, gdzie Sanjaya mówi, dzięki łasce Vyasy usłyszałem najbardziej poufną rozmowę bezpośrednio od mistrza wielkiego mistycyzmu Krishna, który osobiście przemawiał do Arjuna. In that purport, Srila Prabhupada makes an important point, 1875, that it was by the mercy of Vyas, but still, Sanjaya was able to directly see Krishna. So this is the process.
we'll always think it's the mercy of my guru and Krishna that I can see Krishna, but still that relationship with Krishna will be direct. I w znaczeniu do tego 75 wersetu Śrila Prabhupada zaznacza bardzo ważny punkt, że Sanjaya dzięki łasce Wiasy był w stanie widzieć Krishnę, ale on jednocześnie był w stanie widzieć bezpośrednio Krishnę. Więc to jest bardzo ważny punkt, że dzięki łasce Krishny, dzięki łasce mistrza duchowego jesteśmy w stanie zobaczyć Krishnę. So all of us will have a direct relationship with Krishna, but we'll always remember it's by the mercy of Śrila Prabhupada that we have this access. I każdy z nas może mieć ten bezpośredni kontakt z Krishną, jeżeli będziemy pamiętać, że dostęp do Krishny mamy dzięki łasce Śrila Prabhupady. Both the Pandavas and the sons of Dhritarashtra belong to the same family. But Dhritarashtra's mind is disclosed herein. He deliberately claimed only his sons as gurus, and he separated the sons of Pandu from the family heritage. One can thus understand the specific position of Dhritarashtra in his relationship with his nephew, the sons of Pandu. As in the paddy field, the unnecessary plants are taken out, so it is expected from the very beginning of these topics that in the religious field of Kurukshetra, where the father of religion, Sri Krishna, was present, the unwanted plants like Dhritarashtra's son, Duryodhana, and others would be wiped out. And the thoroughly religious persons headed by Yudhisthira would be established by the Lord. This is the significance of the word Dharmakshetra and Kurukshetra, apart from their historical and Vedic importance. Zarówno synowie Pandu, jak i synowie Dhritarashtry należą do tej samej rodziny, ale tutaj ujawniła się mentalność Dhritarashtry. Rozbicznie twierdził on, że tylko jego synowie należą do dynastii Kaurawy i nie dopuścił synów Pandu do udziału w dziedzictwie rodzinnym. Można zatem zrozumieć szczególną pozycję Dhritarashtry w stosunku do jego bratanków, synów Pandu. I tak jak wyrywa się chwasty z pola ryżowego, tak też można było oczekiwać już od samego początku, że na świętym polu Kurukshetra, na którym po stronie Pandawu znalazł się odwieczny ojciec religii Śri Krishna, zostaną zniszczone niepożądane rośliny, takie jak syn Dhritarashtry, Duryodhana i inni, a osoby w pełni religijne na czele z Yudhishthirą zostaną wprowadzone przez Pana na tron. Takie jest znaczenie słów Dharmakshetra i Kurukshetra poza ich wagą historyczną i buddyjską. So in the Bhagavad Gita 1854, Krishna says, Mamabhuta prasanatma nasochati nakanchasi samasavesu bhutesu madbhaktim labhate param. So what does he say there? He says, Brahma Bhuta Prasanatma. When we come to the Brahma Bhuta stage, then we'll be joyful, Prasanatma. I w 18 rozdziale 54 wersecie Brahma Bhuta Prasanatma, tam jest powiedziane, tam Krishna mówi, że ten, kto jest usuwany na platformie Brahmana, staje się w pełni radosny. Brahma Bhuta Prasanatma. Na sochati na kanchati. We won't be hankering for anything. We won't be lamenting for something in the past. We'll feel happy at the moment in ourselves. Na sochati na kankshati, że nie będziemy za niczym tęsknić, nie będziemy pragnąć czegoś w przeszłości, będziemy usatysfakcjonowani wewnątrz siebie. Then what is the next thing? Sarveshu Bhuteshu. Yeah. It means that we'll see everyone equally in the sense that we'll see them according to their position, not that we see the tiger and the Brahman is the same, but we'll see them all being particle of God. I sama sarveshu bhuteshu znaczy, że będziemy widzieć wszystkich w jednakowy sposób, ale to nie znaczy, że będziemy widzieć tygrysa i Brahmina na tym samym poziomie, ale będziemy widzieć, że każdy z nich jest cząstką Boga. In other words, we'll see them fairly, we'll see everyone in a fairly, not we won't cheat anyone. To znaczy, że będziemy widzieć wszystko właściwie, sprawiedliwie i nie będziemy nikogo oszukiwać. Then we can begin real devotional service when we come to that platform. I z tej platformy będziemy mogli wykonywać prawdziwą służbę oddania, gdy dojdziemy do tej platformy. But the tendency is we think my family I like, and someone else I don't care for. I like the Hindus, I don't like the Muslims. I like men, I don't like women. I like Americans, I don't like Russians. Like this tendency is very strong in the human society.
Ale my mamy tendencję, że lubimy tych, nie lubimy tamtych, tak jak lubimy swoją rodzinę. Ktoś mówi, ja lubię Hindusów, nie lubię muzułmanów, ja lubię mężczyzny, nie lubię kobiety. I w ten sposób my dyskryminujemy. Due to false ego, everyone has these, you can say, partialities to their family. I z powodu fałszywego ego, każdy jest stronniczy w stosunku do swojej własnej rodziny. So we see Dhritarashtra had a bad case of this disease. I widzieliśmy, że Dhritarashtra był takim złym przypadkiem i był właśnie zarażony tą chorobą. And beginning of Bhagavad Gita, Arjuna also was affected by this same disease. I na początku Bhagavad Gita Arjuna także był zarażony tą samą chorobą. Therefore, Krishna spoke Bhagavad Gita and he immediately chastised him. Kutas, where have these impurities, how have these impurities come about or upon you? I dlatego Krishna na początku Bhagavad Gita powiedział do Arjuna Kuta, że skąd te nieczystości pojawiły się u ciebie? So samasarvesa bhutesu, we have to see everyone fairly. I samasarvesa bhutesu znaczy, że musimy wszystkich widzieć we właściwy sposób. But Dhritarashtra couldn't do that. Dhritarashtra nie był w stanie tego zrobić. Okay, any comments, questions? Czy są jakieś pytania albo komentarze? Hare Krishna, Guru Maharaj. Mataji Tatiana from Belarus is asking if eating chocolate breaks one of the principles. I can't say. Pytanie jest odnośnie jedzenia czekolady, czy to jest łamanie zasad. There's a story like that. The sadhu is asked by the mother of a boy. She says to the sadhu, please tell my son to stop eating chocolate. Jest pewna historia, gdy pewien sadhu udał się do pewnej kobiety, czy kobieta do sadhu, i ona powiedziała tego sadhu, proszę spraw, żeby mój syn przestał jeść czekoladę. So the sadhu says, okay, come back in 2 weeks and with your son and I'll talk to him. I ten sadhu powiedział, okay, to przyjdź za 2 tygodnie ze swoim synem i wtedy porozmawiamy. So after 2 weeks he comes back with the son and the sadhu says, don't eat chocolate. I po 2 tygodniach ona przychodzi z synem, a sadhu mówi, nie jedz czekolady. So the mother says, why didn't you tell him that 2 weeks ago? A matka powiedziała, dlaczego nie powiedziałeś tego 2 tygodnie wcześniej? So the sadhu says, how can I tell him I was eating chocolate myself? I sadhu powiedział, jak wtedy mogłem powiedzieć, ja wtedy sam jeszcze jadłem czekoladę. So you speak to me in 2 weeks and then I'll tell you. Więc porozmawiaj ze mną o tym za 2 tygodnie, to wtedy może coś powiem. Any more questions? There are some questions in the chat, in comments. Okay, we'll stop here. Glory to Srila Prabhupada. Jai! 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 Jai!